Gościmy dzisiaj na wydziale naszego absolwenta kierunku Technologia Drewna z 2006 roku, pana Dominika Czylkowskiego. Bardzo mi miło gościć pana dzisiaj tutaj u nas. Dzień dobry. Pan Dominik jest wiceprezesem do spraw produkcji fabryki mebli Notti. Duża firma, która jest na rynku już od ponad 15 lat, od 16 lat. Jak zaczęła się ta przygoda z marką Notti w pana przypadku? No, dla mnie to była pierwsza praca. Zacząłem współpracę z marką Notti jeszcze przed obroną w 2006 roku, w czerwcu, więc już bardzo blisko końca studiów. Później kolejnym etapem był półroczny staż w tej firmie. No i ten półroczny staż pokazał mi, że to naprawdę bardzo fajne przedsiębiorstwo, w którym można się rozwinąć, w którym robi się ciekawe rzeczy, w którym powstają bardzo ciekawe i interesujące produkty. I ta przygoda już trwa rzeczywiście 15 lat. Mam wrażenie, że to jest jak mgnienie oka, ale ten czas płynie niesamowicie szybko, pewnie dlatego, że to dobre miejsce, w którym dobrze się czuję. Czy można powiedzieć, że pracę tak naprawdę pan znalazł już podczas studiowania u nas na wydziale? Tak, pamiętam jak na wydziale powstawały pierwsze targi pracy, spotkania z pracodawcami. To dla mnie było coś nowego, kiedy można było poznać różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Podczas jednej z takich prelekcji była na takim spotkaniu firma Balma, pamiętam, firma Vox. Wtedy jeszcze Notti nie myślało o tym, żeby zatrudniać absolwentów. Natomiast w 2006 roku rzeczywiście potrzebowali kogoś do opracowywania dokumentacji technologicznej i od tego zaczynałem. Od tego, że rysowałem stelaże, rysowałem pianki, tego rodzaju rzeczy. Marka Notti jest znana dzisiaj bardzo mocno wśród naszych studentów. Z tego co wiem, do oferty została ostatnio wprowadzona kolekcja Lua, która powstała właśnie we współpracy z projektantami Pawlak-Stawarski. Interesuje mnie takie zagadnienie współpracy właśnie designerów, projektantów z technologami. Od wdrożenia, inaczej, od pomysłu, od koncepcji właśnie projektantów, którzy tutaj też widzimy na wydziale, kształcimy studentów teraz na kierunku projektowanie mebli, że to są często wizjonerzy, tacy artyści trochę. I teraz od ich koncepcji, od ich pomysłu do realizacji to jest często daleka droga. Jak wygląda taka współpraca właśnie na styku designerów, architektów do wdrożenia? Tak, to rzeczywiście jest długi proces. Często trwa kilkanaście miesięcy. Zaczyna się od różnego poziomu przygotowania. Czasami jest to brief, który my przedstawiamy projektantom, których znamy. Czasami to projektanci przychodzą do nas z jakimś ciekawym pomysłem. Czasami to są świetne wizualizacje pokazujące, czego możemy spodziewać się na końcu. A czasami jest to szkic na kartce, który oddaje jakieś emocje czy wizje tego, czego spodziewa się projektant. I my staramy się tą wizję jak najszybciej rozpoznać. Dojrzeć w niej to, czego firma potrzebuje, albo to, czego potrzebuje w danym momencie rynek. I kolejny etap to rzeczywiście już przejście do tej współpracy między projektantami a inżynierami, technologami, ludźmi, którzy muszą to przekuć wszystko w jakiś język techniczny, bryły trójwymiarowe, rysunki płaskie, rysunki dla poddostawców. Więc sporo jest prób, sporo błędów, sporo testowania i ten czas tych kilku miesięcy właśnie to jest czas, który potrzebujemy na to, żeby znaleźć to, co technologia może dać i zestawić to z tym, co projektant oczekiwał już na wstępie tego projektu. Więc czasami lądujemy trochę daleko od tego, co było na tym szkicu, ale zawsze staramy się, żeby projektant był z tego projektu zadowolony, bo wiemy, że jeśli to jest coś, co miał w głowie i
bardzo w to wierzył, to uwierzy to też rynek i klienci. No właśnie, śledząc firmę Noti, markę Noti, dowiedziałem się, że takim hasłem właśnie firmowym jest po prostu design, tak? Czy po pierwsze design. Tak, to hasło, które towarzyszy marce Noti od samego początku i jej założyciel, pan Ryszard Balcerkiewicz, bardzo w to hasło wierzył i myślę, że wierzy nadal, łącznie z dyrektorem artystycznym, z Piotrem Kuchcińskim, który jest z marką od samego początku. Pomimo tego, że to hasło już trochę odsunęło się na dalszy plan, nadal wierzymy w to, że design jest dla nas czymś ważnym. Jesteśmy blisko z projektantami, z którymi współpracujemy. Chcemy, żeby to nie była relacja czysto handlowa, polegająca na kupowaniu projektu. Chcemy, żeby trafiali do nas ludzie, którzy identyfikują się z tym, co robimy, z wartościami, które chcemy poprzez tą markę komunikować na szeroki rynek. To są rzeczy, które cały czas są dla nas ważne i którymi się kierujemy. Także to po pierwsze design jest cały czas zaszyte w naszym DNA, ale jest tych wartości zdecydowanie dziś już więcej niż na początku. Kolejne słowo, modelarnia. Ja co prawda jestem teoretykiem bardziej niż praktykiem, ale oczywiście z tej racji, że jestem absolwentem technikum drzewnego i tutaj również technologii drewna. Bywałem w fabrykach mebli, różnych fabrykach mebli na terenie kraju i wiem, że modelarnia to takie serce fabryki mebli. Czy w tym miejscu rzeczywiście pan jako technolog spędza dużo czasu? Pewnie nie tak dużo, jakbym chciał i nie tak dużo, jak spędzałem go kiedyś, kiedy sam byłem technologiem i sam byłem zaangażowany w te procesy i relacje między fabryką a projektantem od samego początku. Ale tak, to rzeczywiście jest miejsce, które bardzo lubię, które lubię odwiedzać, w którym obecnie mamy zatrudnionych 3 absolwentów technologii drewna. Po Poznaniu, rozumiem. Tak, oczywiście. Wszyscy z tego firtla, jak to się mówi. I rzeczywiście oprócz nich pracują osoby, które potrafią wyprototypować te rzeczy, które chcemy pokazać naszym projektantom. No to niesamowite miejsce. To jest miejsce, w którym projekt staje się prototypem, a prototyp staje się produktem. Więc ta praca kilku miesięcy jest finalizowana na targach, na prezentacjach i to jest niesamowity moment, kiedy później po tym dużym zaangażowaniu tych ludzi i tego zespołu możemy coś pokazać na targach, zobaczyć jak ludzie to odbierają, jak przyjmują nowy produkt, a to co cieszy mnie najbardziej, jak go użytkują, jak do niego podchodzą, jak na nim siadają, jak widać na ich twarzach uśmiech czy zadowolenie. A gdyby pan miał wskazać taki swój najbardziej ulubiony produkt, kolekcję marki Noti, to co by to było? Myślę, że to jest każdy ten, który obecnie wypuszczamy na rynek. Ale najmłodsze dziecko. Najmłodsze dziecko. W każdym jest coś szczególnego. Bardzo lubię te kolekcje, które są z nami od dawna i które już powoli przechodzą w swego rodzaju ikony może polskiego projektowania. Mule, Rosco, to są kolekcje, przy których zaczynałem swoją pracę, a które produkujemy do dnia dzisiejszego. Lubię też te świeże kolekcje, jak Nome Tomka Augustyniaka, która pojawi się na rynku lada dzień, jak właśnie Lue, jak Rotory i Belemy, to są hokery Piotra Kuchcińskiego. W każdym z tych produktów znajduję coś, co kosztowało nas dużo pracy, dużo zaangażowania, coś, co było dla nas czymś nowym, gdzie musieliśmy zaufać projektantowi, przygotować coś, czego wcześniej nie robiliśmy. To jest niesamowicie ekscytujące. I pytanie, które mnie nurtuje bardzo zawsze, jak spotykam naszych absolwentów, jakie umiejętności, jaka wiedza zdobyta podczas studiów jest przydatna w pana życiu zawodowym, a może i też w życiu prywatnym, obok właśnie pracy w fabryce mebli? Rzeczywiście dobrze się wspomina te czasy na uczelni i rzeczywiście pomimo tej wiedzy takiej czysto inżynierskiej, to na pewno rzeczy, które procentują u mnie, to jest konsekwencja w działaniu. To jest to, że nie wolno się nigdy poddawać, to, że jeżeli
nie byłeś przygotowany na egzamin, to musisz odrobić swoją pracę domową i przygotować się na kolejną próbę lepiej. I to przejawia się w pracy zawodowej, to przejawia się w życiu. Trzeba być konsekwentnym, cierpliwym i wytrwałym. Więc oprócz tych takich inżynierskich tematów, w których pomaga czasami Excel czy kalkulator, kształtuje się tu też takie pozostałe cechy charakteru, które są niesamowicie przydatne. Czyli warto studiować technologię drewna. Warto zdecydowanie studiować technologię drewna. Bardzo miło, zachęcam. Bardzo miło słyszeć właśnie z ust naszego absolwenta. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.